Przed przystąpieniem do procedowania kolejnego projektu uchwały z Komisji Infrastruktury także chciałem Państwa poinformować, że do projektu został dołączony wniosek o odstąpienie od umowy określonego w paragrafie 19.4. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zadać głos, proszę bardzo. Widzę. Przystępujemy do głosowania wniosku. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został przyjęty. I przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 112-13 w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Malborskiej w Krakowie. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu. Szanowni Państwo, druk 112-13. Zamierzenie inwestycyjne przy ulicy Malborskiej w Krakowie. Opiniuje się negatywnie zamierzenie inwestycyjne pod nazwą budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego na działce o podanym numerze wraz z infrastrukturą techniczną na działkę o podanych numerach przy ulicy Malborskiej w Krakowie. To jest inwestycja, którą już opiniowaliśmy bodajże dwukrotnie pomiędzy ulicą Szkolną a ulicą Krawiecką na tyłach zabudowy, właściwie pomiędzy, taki plac został. Tym razem jest nieco obniżony ten obiekt, pojawia się już w części dach skośny. Ciekawie jest opisany, bo dach jest opisany w jednym miejscu zaznaczony jako płaski, w drugim jako skośny, więc domniemywamy, że będą tam elementy i takiego, i takiego. Natomiast nadal w tym wniosku w ogóle nie ma mowy o miejscach parkingowych. Trudno się odnieść. Dla nas podstawowym zarzutem od początku był brak miejsc parkingowych lub też znikoma ich ilość, zwłaszcza jeśli chodzi o usługi. No a dwa, wysokość tego budynku. O ile wysokość powoli zmniejsza się, o tyle nie przybywa miejsc parkingowych. Właściwie nie ma żadnych informacji. Zewnętrznych, tak. My nie mówimy o tych podziemnych, które trzeba kupić. Natomiast chodzi o te miejsca zewnętrzne. Dwa miejsca czy trzy to jest trochę mało, jeżeli mówimy o takiej dużej inwestycji i o usług. Dziękuję. Ja chciałem Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały i otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać głos, proszę bardzo. Pan Radny, proszę. Jako prokuratura ma? Nie pan wie, że to powiedziawszy. Było jednego. W tej chwili są trzy piętra plus poddasza. Czyli generalnie on na wysokość pewnie byłby równo z budynkiem pierwszym od ulicy Szkolnej, jeśli takim zielonym. Natomiast no, chodzi o zacieplenie znowu ulicy Krawieckiej, to jest strona zachodnia. Dlatego ta inwestycja zmniejsza się. Nadal nie mamy rozwiązania związanego z miejscami po prostu zewnętrznymi parkingami. Ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie? Rozumiem, że nic. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego w ulicy Malborskiej w Krakowie, druk nr 1213. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym uchwała została podjęta.